Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Mikołaj Rotnicki. Po brawach słyszę, że jest naprawdę sporo ludzi, chociaż Państwa zbyt dobrze nie widzę, ponieważ może tego nie widać, ale jestem osobą bardzo słabowidzącą. Nie noszę okularów, ale to jest taka wada siatkówki, która niestety uniemożliwia mi zobaczenie Państwa mimiki. Także na wstępie powiem, że jeżeli będą jakieś pytania, przypuszczam, że pod koniec, to oczywiście tutaj pewnie mikrofon i tak będzie przekazany, ale jakby ktoś potrzebował ewentualnie podnieść rękę w kontekście takim zgłoszenia się do odpowiedzi, to ja oczywiście tego nie zobaczę. Natomiast mówię, słyszę, że jest tutaj całkiem sporo osób. Ja to, co przed chwileczką Państwo mieliście okazję usłyszeć, takiej powiedzmy teorii, od pani dr Mrochen. Ja Państwu pokażę, jak to wygląda właśnie z perspektywy osoby z niepełnosprawnością wzroku. Także to będzie taki dosyć case study, no na przykładzie takiego egzemplarza, jak tutaj przed Państwem stoi i do Państwa mówi, tak? Także oczywiście będzie to case oparcie o stronę na WordPressie, a dodam Państwu tyle, że kiedy zaproponowano mi tutaj wystąpienie, ja już od jakiegoś dłuższego czasu, bo również też jestem i blogerem, i youtuberem jestem, także troszeczkę treści swoich jakichś przemycam różnymi kanałami. Prowadzę takiego bloga już od kilku lat, sixdots.pl, głównie o technologiach asystujących dla osób niewidomych. Blog iAccessibility.pl, który jest, oczywiście też są to blogi na WordPressie oparte, który jest poświęcony głównie urządzeniom firmy Apple, logo z logiem nadgryzionego jabłka, ponieważ jestem z jednej strony fanem, ale z drugiej strony użytkownikiem, dlatego że właśnie są to urządzenia, które no, najlepiej się sprawdzają w przypadku tych ułatwień dostępu, które mają po prostu wbudowane. No i ten dzisiejsze wystąpienie zmotywowało mnie do tego, żeby w końcu trochę na potrzeby takie jak słyszę na szkoleniach właśnie, bo ja na co dzień mówię i audytuję strony i szkole. Jest bardzo właśnie dużo kwestii, takie jedno pytanie nawet tutaj się pojawiło, czy są jakieś właśnie strony, na których polskie, na których można by o tej dostępności nie tylko tak encyklopedycznie, ale właśnie tak poznać ją troszeczkę bardziej z przykładu. No i tak się złożyło, że zmotywował mnie po prostu ten dzisiejszy, to dzisiejsze wystąpienie do tego, żeby w końcu uruchomić swój serwis o adresie a11y.report, czyli raport dostępności. Tak się będzie to nazywać. Jest już pierwszy wpis i ten pierwszy, na bazie tego pierwszego wpisu zrobimy sobie właśnie dzisiejszą prezentację. Skąd się wzięło to słowo w ogóle a11y? To jest tak naprawdę tak zwany numeronim, czyli skrót z numerkiem w środku. Dosyć powszechnie w informacjach to gdzieś tam stosowane. Przypuszczam, że jeżeli słyszeliście również o tłumaczeniu stron na różne języki, to jest taki skrót internationalization, tak? Pisane jako I18N, tak? I to wszyscy wiedzą, że chodzi o ten wyraz. A w przypadku wyrazu A11Y wiadomo, że chodzi o słowo accessibility, tak? Czyli A w środku 11 literek i Y na końcu. No i pod takim adresem właśnie od dzisiaj uruchomiłem serwis A11Y.report z angielskiego. Po polsku serwis oparty na WordPressie nazywa się po prostu raport dostępności. I będę starał się umieszczać tam różne rzeczy związane z dostępnością. Nie tylko tą taką stronę internetową, ale również taką codzienną, ponieważ ja na co dzień tego typu rzeczami też się zajmuję. No, ze względu również na to, że sam jestem osobą z niepełnosprawnością i z tego świata cyfrowego dzisiaj korzystam. Także zobaczmy, ja tutaj będziecie wszyscy słyszeć to wszystko, co się dzieje u mnie na ekranie, ale celowo właśnie nie pokażę Wam tego. Zobaczycie sobie tą stronę, jak już na nią wejdziecie i zobaczycie, czy jest to zgodne z tym, co się, że tak powiem, za chwileczkę usłyszycie. Tak? Także jeżeli ewentualnie macie urządzenia mobilne w tej chwili ze sobą, jeżeli chcecie, możecie już na stronę sobie wejść, to już tak niezależnie od wszystkiego, a11y.report. Możecie sobie to wyświetlić. Natomiast ja celowo właśnie nie będę pokazywał, co się dzieje tutaj na ekranie. Po prostu to wszystko usłyszycie. Czyli zaproszę Was do świata takiego, jak ja go widzę tak naprawdę. Czyli no, ja bardzo słabo widzę, coś tam jeszcze widzę. Głównie tylko dzięki temu, że stosuję bardzo wysoki kontrast
i wolę czytać jasny tekst na ciemnym tle, stąd też, jak pewnie zauważycie, taki wygląd tego motywu. Jest to standardowy motyw 2017 z drobnymi modyfikacjami, natomiast w wersji tak zwanej dark mode, czyli jasny tekst na ciemnym tle. Jak to wygląda w praktyce, kiedy wejdziemy na taką stronę za pomocą czytnika ekranu? W ogóle dwa słowa na temat czytników ekranu. Czytnik ekranu to jest taki program, który czy to na komputerze, czy obecnie również na urządzeniu mobilnym, umożliwia osobie niewidomej, albo tej, która ma trudności z widzeniem obrazu, używanie urządzeń mobilnych. Ja jeszcze tylko na chwileczkę przejdę tutaj do ogólnego. To, co słychać? Przypomnienia. Ja jestem teraz na iPhone'ie i teraz za pomocą gestu odpowiedniego, który wykonuję jednym palcem w tym przypadku na ekranie. E-books, muzyka, folder Google, dziewięć, folder podróża, iTunes Store, znajdź moich znajomych, FaceTime, folder InStage, Selinka i folder InStage, FaceTime, znajdź moich iTunes Store, folder podróża, dziewięć aplikacji. Słychać to, tak? Ja przechodzę sobie po prostu wszystkich ikonkach. Zużycie taki komunikat, stuknij dwukrotnie, aby otworzyć, ponieważ kiedy jest włączony czytnik ekranu na urządzeniach firmy Apple, on jest wbudowany, nazywa się VoiceOver, gesty się nieco zmieniają. Dotknięcie ikonki nie powoduje tego, że coś się nam otworzy, ale tylko jej odczytanie. Tak? Dopiero tak zwane dwukrotne stuknięcie w ekran w dowolnym już miejscu powoduje otwarcie danego elementu. Przejdźmy sobie kawałeczek do przeglądarki Safari. Gdzie kabin? Stronę we... Do mail. 6 Safari. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć. No to stukamy dwukrotnie. Pyk, pyk. Otwiera nam Safari, się strona. Adres A11Y, report. Stuk, powiadomienie. Memo, przycisk, góra, powiadomienie. Pisze Mikołaj Rotnicki, znak pod... Jak to widzę? Opublikować wpisy. Memo, przycisk, opublikować wpisy. Memo, przycisk. Pisze Mikołaj Rotnicki, raport dostępności. To jest z tej strony, tak? Wcześniej, jeszcze przed tym tytułem, przejdź do treści. Mamy tak zwany skiplik. Słychać, przejdź do treści. To jest ten skiplik, o którym pani doktor przed chwileczką mówiła. W motywie 2017 automatycznie mamy taki skiplik dodany z automatu, tak zwany przejść do treści. Gdybym go kliknął, od razu byśmy przeszli do głównej treści strony. Natomiast na razie przejdziemy sobie po prostu odpowiednimi gestami voiceovera po kolei, po wszystkich elementach. Czyli zakładamy, że osoba niewidoma sobie pierwszy raz wchodzi na tą stronę i chce się rozejrzeć. Co słyszy? Raport dostępności, nagłówek poziomu 1, odwiedzone, łączy. Raport dostępności, nagłówek poziomu 1, odwiedzony, łącze, baner, punkt orientacyjny. Bardzo dużo informacji, ale to wszystko właśnie czytnik ekranu wziął sobie z kodu strony. Tak? Czyli, że jest to nagłówek poziomu pierwszego, że jest to łącze, że jest to również baner, bo tutaj również też elementy HTML-a 5 są odczytywane. Jedziemy dalej. Pisze Mikołaj Rotnicki, znak pod okła 11Y, report. No i to jest podtytuł akurat tego bloga, tak? Pisze Mikołaj Rotnicki, czyli ja, bo tak sobie to tak na razie dopisałem taki podtytuł, że piszę ten raport dostępności i tutaj na łamach tego bloga będą te różne publikacje. I zobaczymy, co mamy dalej. Menu, przycisk, górę menu, nawigacja, punkt orientacyjny, zwinięty. Menu, przycisk, stuknij dwukrotnie, aby rozwinąć. Tak, mamy menu, punkt orientacyjny, nawigacja, że jest zwinięte, tak? Czyli jest również taka informacja, ponieważ wyświetla ono się w tej chwili na wersji tak zwanej responsywnej, gdzie to menu jest zwinięte po prostu i dopiero dwukrotnym kliknięciem. Menu, górne menu, nawigacja, punkt orientacyjny, rozwinięte. Rozwinęło mi się to menu, czyli czytnik ekranu też przeczytał, że jest rozwinięte. To, że ono jest zwinięte, rozwinięte, to jest oczywiście zasługa programistów tego motywu, tak? Że oni zrobili w tym menu w taki sposób, że nie tylko ono się wizualnie rozwija na ekranie, ale również czytnik ekranu jest w stanie stwierdzić, jaki jest jego stan, czy jest zwinięte, czy jest rozwinięte. Tak? W naszym przypadku na razie sobie je zwiniemy, bo nie będzie potrzebne. Najwyżej później. Menu, nawigacja, punkt orientacyjny, zwinięty. Zwinęło się. Jedziemy dalej. Wpisy, nagłówek poziom 2. Wpisy. Punkt orientacyjny. Wpisy, nagłówek poziomu 2, baner, punkt orientacyjny. Czyli cały czas widzimy, że tutaj HTML5 jest stosowany, ale również właśnie mamy poziom nagłówka 2. Poziom nagłówka 1 był tytuł całego serwisu, raport dostępności. Poziomem nagłówka 2 jest w tej chwili słowo wpisy, tak? Czyli nie widząc strony, wyobrażając sobie te poziomy nagłówków, troszeczkę podobnie jak w książce, tak? Czyli
tytuł książki nagłówkiem poziomu pierwszego, czyli najważniejszy, najważniejsze rzecz nagłówkiem poziomu pierwszego. Potem niżej załóżmy rozdziały nagłówkiem poziomu drugiego i podrozdziały nagłówkiem poziomu trzeciego. Tak byśmy mieli w książce. Nie? I troszeczkę to jest podobnie. Dzięki temu, tym nagłówkom, osoba niewidoma może się zorientować, jak ta treść jest hierarchicznie ze sobą powiązana, czyli nadana jest pewna struktura temu. A druga rzecz to jest to, że jak za chwileczkę potem Państwu powiem, mianowicie można za pomocą czytników ekranu ustawić funkcję nawigowania po konkretnych rodzajach treści. Tak, mogę właśnie po nagłówkach. W tym momencie ja mogę bardzo szybko po tych nagłówkach sobie przejść. Dobrze, jedziemy dalej. Opublikowanego artykuł, punkt orientacyjny. I mamy dalej też elementy HTML 5. 7 lipca 2018 roku. Odwiedzone. Łącze. Jak to widzę? Słyszę? Czuję? Dostępność stron opartych na WordPressie dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce. WordCamp Poznań 2018. Nagłówek poziom 3. Odwiedzony. Łącze. I to jest tytuł tego artykułu, tak? Potem mamy oczywiście tak zwany wypis, ten tak zwany excerpt. W dniu dzisiejszym mam przyjemność wystąpić na WordCamp Poznań 2018 i powiedzieć co nieco o dostępności stron internetowych opartych na WordPressie, a w szczególności zademonstrować jak to działa lub nie działa w praktyce. I to jest wstępik do tego artykułu. Wejdźmy sobie widzę, w ogóle tego słyszę, artykułu, kliknijmy dwukrotnie, bo to jest link jak też. Safari, redak, przycisk. Teraz zobaczymy, co pokażę mamy dalej. Reader, adres. A wczytaj ponownie. Przejdź do treści. Raport dostępności. Odwiedzone. Łącze. Baner. Punkt orientacyjny. I tu słyszycie, że ten raport dostępności nagle przestał być nagłówkiem poziomu pierwszego. Dlaczego? Ponieważ zmienił się kontekst. Weszliśmy teraz do artykułu i motyw 2017 działa w taki sposób, że jeżeli jesteśmy na stronie danego artykułu, danego wpisu, to nagłówkiem poziomu pierwszego już nie jest tytuł naszego bloga, ale... Pisze Mikołaj Rotnicki, menu, opublikowanego 7 lipca 2008 przez Mikołaj Rotnicki. Jak to widzę, słyszę, czuję? Dostępność stron opartych na WordPressie dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce. WordCamp Poznań 2018. Nagłówek poziomu 1. No właśnie, bo w tym momencie najważniejszym elementem czołowym w hierarchii jest tytuł tego artykułu. Jesteśmy na stronie, tak? Tak to wygląda. Także zmieniła się nam troszeczkę hierarchia, ale tylko dlatego, że jesteśmy już na konkretnej podstronie. Tak działa w tym momencie motyw 2017. I to jest też działanie bardzo prodostępnościowe, czyli zmienił się nam poziom nagłówka, ale dlatego, że zmienił się nam troszeczkę kontekst. Jedziemy sobie dalej. Mikołaj Rotnicki. Jak to widzę? W dniu dzisiejszym mam przyjemność wystąpić na WordCamp Poznań 2018 i powiedzieć co nieco o dostępności stron internetowych opartych na WordPressie, a w szczególności zademonstrować jak to działa lub nie działa w praktyce. No i dobrze, jedziemy sobie dalej. Na potrzeby dzisiejszego wystąpienia przygotowałem dwa przykłady. Punktor. Początek listy. O, mamy listę, tak? Czyli też mamy jakąś listę wypunktowaną. Złą stronę mocy. Odwiedzone. Złą Łącze. Stronę mocy. Przygotowałem jeden link i drugi. Punktor. Dobrą stronę mocy. I dobrą Odwiedzone. Stronę mocy. Łącze. Także Punktor. Zobaczymy sobie, co to są w ogóle za strony, które przygotowałem na dzisiejszą prezentację. Wejdźmy sobie na początku na tą złą stronę mocy może. Punktor. Złą stronę mocy. Odwiedzone. Lider dostępny. Złą stronę. Adres. A11Y. Pisze Mikołaj Rotnicki. Znak menu. Przycisk. Zła strona mocy. Nagłówek. Witam wszystkich na złej stronie mocy. No, wejdź, witam wszystkich na złej stronie mocy. Zobaczymy, co tam na niej jest, tak? Także cały czas oczywiście wy tylko słyszycie, tak? Czyli jesteście, można powiedzieć, postawieni w taki sam sposób, jakby osoba niewidoma właśnie korzystała z tego typu strony i słyszycie to tylko i wyłącznie. Jesteście w stanie sobie tego wyobrazić, tak? Także jak zauważacie, też jest potrzebna bardzo duża uwaga, żeby w ogóle się zorientować w tej hierarchii nagłówków, rozmaitych elementów i tak dalej. Oczywiście każda osoba niewidoma ma swój sposób poruszania się po stronach, tak? Niektóre osoby wystarczą, że im kilka linii już przeczyta i już przechodzą gdzieś tam dalej, bo to ich nie interesuje. Nie muszą całej strony od deski do deski przeglądać. Ale ta strona akurat złej strony mocy, którą wam chcę na samym początku pokazać, zbiera wszystkie takie przykładowe, najczęstsze błędy, które mogą się pojawić i świadczą właśnie o kiepskiej dostępności albo w ogóle niedostępności danej treści. Zobaczmy, co my mamy na tej złej stronie mocy. Kto to jest? Nagłówek poziomu 4. Nagłówek poziomu 4. Kto to jest? A przed chwilą słyszeliście, że tytuł był nagłówkiem poziomu pierwszego.
Nagle z nagłówką poziomu pierwszego następuje po nim nagłówek poziomu czwartego. Coś tu jest nie tak, tak? Brakuje nam nagłówka poziomu drugiego, nagłówka poziomu trzeciego. Czyli co się pojawia? Tak zwana dziura w hierarchii nagłówków. I to jest kolejne, jak audytor mi powiedział, to jest błąd, tak? Bo po nagłówku poziomu pierwszego, którym jest tytuł, powinien nastąpić treść nagłówka poziomu drugiego, a nie czwartego. I w tym momencie osoba niewidoma mówi sobie tak, no to chyba coś jest nie tak, bo gdzieś jest pominięty nagłówek poziomu drugiego i trzeciego. Gdzie one są? Może ich nie ma, może one są. Nie wiem. A może rzeczywiście jest źle po prostu to zrobione. No i rzeczywiście, w tym przypadku ja celowo tutaj wprowadziłem błąd. W tym przypadku powinno być to inaczej zrobione. Nie powinno być to nagłówkiem poziomu czwartego, tylko nagłówkiem poziomu drugiego. Jedźmy dalej. 400 podkreślenie, x podkreślenie, 599 JPG, obrazek. Okej, okay, jest obrazek. Jakaś dziwna liczba, tak? 402 podkreślenie x podkreślenie 599.jpg. I co taka biedna osoba niewidoma może z tym zrobić, tak? Ona może się tylko podrapać w głowę. Można by się domyśleć, ale tylko ktoś, kto dosyć dużo chodzi po internecie, że to jest oczywiście nazwa pliku, która może wskazywać na to, że ktoś sobie w nazwie pliku użył po prostu wymiarów tego obrazka, tak? Być może, a może tak nie jest, może sobie tak ktoś przypadkowo dał, tak? Ale to jest dla nas żadna informacja, tak? No, ja nie jestem w stanie jako osoba z dysfunkcją wzroku stwierdzić, co jest na tym obrazku, tak? Bo w tekście alternatywnym nie ma nic. Najczęściej to działa w taki sposób, że w tekście alternatywnym, jeżeli nie damy nic, albo w ogóle tego atrybutu nie dodamy, no to w tym momencie niestety osoba niewidoma takie coś usłyszy. Ale też spotykam się również z praktykami takimi, że ktoś umieszcza taki obrazek o takiej nazwie i zapomina o tekście alternatywnym i w momencie dodawania do WordPressa po prostu jest kopiowany do tekstu alternatywnego również ta nazwa pliku, tak? Co też nie jest prawidłowe. Tekst alternatywny jest, ale on w tym przypadku jest po prostu niepoprawny, tak? Bo osoba niewidoma w dalszym ciągu nie wie, co jest na tym obrazku. Tak? Przypuszczam, że osoby, które już gdzieś tam ze swoich urządzeń mobilnych, jeżeli weszły na ten mój serwis, wiedzą, co tam jest na tej stronie, ale na razie jeszcze niech nie zdradzają, bo to powiemy sobie mówiąc o dobrej stronie mocy. No ale zobaczmy, co mamy dalej. Źródło Wikipedia. Okej. Okay. Źródło Wikipedia, czyli najprawdopodobniej ktoś ten obrazek dodał z Wikipedii i taka jest po prostu treść dodana w tekście. Jedziemy dalej. Odpowiedz. Nagłówek poziomu 6. Mamy jakąś słowę odpowiedź, nagłówek poziomu 6, ale co to jest? Nagłówek poziomu 6 usłyszeliśmy, tak? Poprzednio był 4, czyli znowu jest dziura w nawigacji, tak? Nie dość, że nie ma nagłówka poziomu 2 i 3, bo od razu jest przejście 4, to tutaj między tą 4 a 6 nie ma 5, znowu jest dziura w nawigacji. Więc to trzeba będzie wyprostować. Formularz odpowiedzi. Początek, o, jest jakiś formularz odpowiedzi, bo tam było powiedziane odpowiedź. Formularz odpowiedzi. Zobaczymy, co mamy. Powiedział początek formularza. Jedziemy dalej. Tytuł obrazu. Pole tekstowe. Tytuł obrazu. Pole tekstowe. Aby edytować. Stuknij dwukrotnie, aby edytować. Czyli jest to pole formularza. Chodzi o tytuł obrazu. No najprawdopodobniej chodzi o ten obrazek, który przed chwilą żeśmy usłyszeli. Tą nazwę tego. No, ale w dalszym ciągu ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaki jest tytuł tego obrazu, bo tekstu alternatywnego no niestety tutaj nie uświadczyłem. Zobaczymy dalej. Autor. Autor. Jakieś słowo autor, ale co to jest? To ja trudno mi powiedzieć. No jest autor, a gdzie jest to pole tekstowe? Pole tekstowe. Koniec formularza. No jest dopiero na następne. Tak? Czyli ja jako zaawansowany użytkownik mogę powiedzieć, że tu jest coś nie tak z etykietami. To znaczy ta pierwsza etykieta, ja się cofnę na chwileczkę. Autor. Tytuł obrazu. Pole tekstowe. Tu jest OK. Tytuł obrazu. Pole tekstowe. Tak? Ale to... Autor. Mamy autor, jakąś osieroconą etykietę, czy coś, jakiś napis. Pole tekstowe. I potem już pole tekstowe. Czyli to autor nie jest związane programistycznie z tym polem, tak? Czyli jest błąd gdzieś tam w HTML-u. Ten napis autor, podpis do tego pola, nie jest programistycznie związany, nie jest to etykieta. Czyli jest to kolejny błąd, tak? Jedziemy dalej. Pole oznaczone na czerwono są wymagane. Pola oznaczone na czerwono są wymagane. Było słychać, że któreś pole jest czerwone? Nie było, nie? No to mamy problem, bo ja nie wiem, które pole jest czerwone, tak? Ja go nie widzę. I nie wiem, że ono jest wymagane. I nie wiem, czy pole autor, które w ogóle jest źle etykietowane, czy pole tytuł. No i mam problem, tak? Jeszcze mi powiedziano, że właśnie oznaczone kolorem, tak? To jest właśnie to niedopuszczalne. I jeszcze tym kolorem czerwonym, którego zakazała pani doktor Mrochen używać, tak? Więc po prostu mamy błąd na błędzie i błędem pogania, tak?
Jedziemy dalej. Kalendarz. Nagłówek poziomu 3. Kalendarz nagłówek poziomu 3. Przedtem był nagłówek poziomu... W tych nagłówkach się w ogóle pogubiłem, więc może nie zwracajmy w tej chwili uwagi na te nagłówki. Ale mamy słowo kalendarz. Zobaczymy, co tam jeszcze dalej mamy. Poniedziałek, wiersz 1, kolumna 1, początek tabeli, 5 wierszy, 7 kolumn. 5 wierszy, 7 kolumn. Poniedziałek. No, może to jest jakiś kalendarz. Jedźmy sobie dalej w ramach tej tabeli. Wtorek, kolumna 2. Środa, kolumna 3. Czwartek, kolumna 4. Piątek, kolumna 5. Sobota, kolumna 6. Niedziela, kolumna 7. 1, wiersz 2. Kolumna 2, kolumna 2. 3, kolumna 3. 4, kolumna 4. Są jakieś liczby? 5, kolumna 5. 6, kolumna 6. 7, kolumna 7. 8, wiersz 3. Kolumna 1. 9. Czyli ewidentnie jest tabela, tylko ja nie wiem do końca, no to są chyba dni kalendarza, ale ja się mogę tylko domyśleć, że tak jest. Ale jakim dniom tygodnia one są przypisane, no nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego? Dlatego, że to jest tabela, która nie ma prawidłowo zdefiniowanego wiersza nagłówka. A tutaj w przypadku wierszem nagłówka jest, są dni tygodnia, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Także ta tabela jest nie do końca okej, dostępnie zrobiona. Tak? Brakuje jej po prostu tej informacji. Jedziemy sobie dalej, przejdziemy sobie przez te... 7, 8, 9, 22, 20, 27, 28, kolumna 7, koniec tabeli. O, dojechaliśmy do końca tabeli. Zobaczmy, co mamy dalej. Zapraszam na film. Nagłówek poziomu 2. Zapraszam na film. Ciekawe, jaki film. Dane boi. Łączę. Film się chyba nazywa Dane boi. Do obejrzenia. Przycisk. Udostępnij. Pokazuje okno wyskakujące. Tutaj mamy akurat wrzucony player YouTube'a. Odtwórz przycisk. Ale spróbujmy odtworzyć fragmencik. Odtwórz. Źródło, kanał, odtwórz przycisk. Odtwórz. Jeżeli będzie dobry internet, to nam coś się odtworzy, jak nie. Źródło, kanał YouTube, odtwórz przycisk. Odtwórz. Nie chce nam odtwarzać. Jeszcze raz spróbujemy. Źródło, kanał YouTube, wytwórnie semafor. Odtwórz przycisk. O, teraz. Zapraszam na... Wideo. Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć elementy sterujące. No i sobie leci jakiś film. Polecam dobrze obejrzeć, bo zadam kilka pytań do tego filmu, tak? Ale na razie co? Słyszymy tylko muzykę. I tylko tyle. Jeszcze sobie chwilkę poczekamy. Więc jest jakaś treść multimedialna. Ja słyszę jakieś kroki. Nadal jakieś kroki słyszę, przynajmniej tu z głośnika, one są dosyć cicho, ale możecie mi wierzyć, że słyszę jakieś kroki. Jakiś samochód. Gdzieś na jakiejś ulicy pewnie to się dzieje. Coś tam zaszeleściło. Jakiś metal. Ktoś chyba strzela z jakiejś broni. No dobrze, a to ja jestem w stanie tylko to usłyszeć, tak? Głośność 100%. Zatrzymamy sobie. Stuknij wideo. Wideo. Gotowe. Przycisk. Gotowe. Także jest film umieszczony, natomiast ja mam problem ze zrozumieniem tego, co jest na tym filmie, tak? Bo to jest film, który nie posiada audiodeskrypcji, czyli tej techniki ułatwiającej osobie niewidomej zrozumienie tej treści. Wczytaj ponownie. Źródło, kanał YouTube, wytwórni, jest semafor. Źródło, kanał YouTube, wytwórni, semafor. Tylko tyle wiem, że stąd się wziął ten film, tak? Mogę jeszcze wam tylko dodać, to przynajmniej osoby widzące, które wejdą sobie na tą podstronę, tą złą stronę mocy, przypuszczam, potwierdzą, że ten napis źródło wytwórnia, kanał YouTube wytwórni semafor jest bardzo bladą czcionką zrobiony. Jego prawie w ogóle nie widać, bo strona jest ciemna, tekst jest ciemny i to jest też przykład niedostępności kolorystycznej. Także jest to po prostu zła strona mocy. Także może ją opuśćmy.
I przejdźmy na dobrą stronę mocy. Włączę. Źródło. Powrót. Odwiedzone. I mamy jeszcze link powrót, ale do czego nie do końca wiem, tak? Więc to też jest nie do końca właściwa treść, to samo powrót, albo nie wiem, do czego ja wracam, tak? Więc ten link powinien być trochę lepiej opisany. No ale wróćmy do czegokolwiek. Reader dostępny. Radar. Przycisk. Jak to widzę? Słyszę? Wróciliśmy do artykułu. Dostępność stron opartych. W dniu dzisiejszym mam przyjemność wystąpić na WordCamp. Na potrzeby dzisiejszego wystąpienia przygotowałem dwa przykłady. Punktor. Początek listy. Złą stronę mocy. Złą stronę mocy? Punktor. To przejdźmy może na tą dobrą stronę mocy. I zobaczmy, co tam słychać. Adres. Dobra strona mocy. Nagłówek poziomu 1. Jesteśmy teraz na dobrej stronie mocy. I zobaczymy, co mamy. Witam wszystkich na dobrej stronie mocy. Kto to jest? Nagłówek poziomu 2. I znowu mam chyba tą samą strukturę. Kto to jest nagłówek poziomu 2? Czyli tutaj widzimy, że mamy już prawidłową strukturę nagłówku, ponieważ tytułem jest dobra strona mocy, natomiast nagłówkiem poziomu 2 następującym po nim jest to słowo kto to jest. I tam, jeżeli dobrze pamiętacie, ze złej strony mocy był obrazek, bardzo niedobrze opisany. Ale zobaczmy, czy może na dobrej stronie mocy ten obrazek jest dobrze opisany. Posłuchajmy. Mona Lisa, obraz Leonarda da Vinci, obrazek. Mona Lisa, obraz Leonarda da Vinci. Czyli my jesteśmy w stanie teraz odpowiedzieć, kto to jest na tym obrazku, bo pytanie było, kto to jest, tak? Czyli ja dzięki temu, że jest tekst alternatywny, jestem w stanie stwierdzić, że jest to Mona Lisa, obraz Leonarda da Vinci. Czy są jakieś osoby, które otwarły sobie tę stronę na urządzeniu mobilnym? Jest to Mona Lisa? No to świetnie. Także jest dobry tekst alternatywy. Takiego nie widać oczywiście, bo on jest zakodowany w atrybucie alt. Ale każdy z Was, dodając obrazek do WordPressa, czy do strony statycznej, czy do wpisu, oprócz pola tytuł, oprócz pola, gdzie to ma linkować, jest pole tekst alternatywny. I tam właśnie musicie wpisać ten tekst alternatywny, czyli to, co powinno się znaleźć, co jest na tym obrazku. Aczkolwiek jeszcze jest bardzo często ważny kontekst. Tutaj akurat jest kontekst taki no demonstracyjny, można by powiedzieć. Natomiast co do zasady, to jeszcze Wam powiem taką rzecz, że jeżeli będziecie umieszczać obrazki, zawsze istotny jest kontekst całości. Jeżeli dla przykładu, tak jak tutaj pani doktor Mnocher opowiadała o sytuacjach, kiedy umieszczacie plakat jakiejś imprezy, ale oprócz tego robicie całą transkrypcję tego pod tym plakatem, całościową, w HTML-u normalnie, to w tym przypadku w tekście alternatywnym wystarczy napisać plakat takiej imprezy. Już nie trzeba tego powtarzać, tej treści w tekście alternatywnym. Ale gdyby była sytuacja taka, że dajecie tylko plakat, bez tej transkrypcji, to no, nie jest to polecane, ale takim powiedzmy no, udostępnieniem tego plakatu będzie chociaż umieszczenie no, w miarę możliwości całej tej informacji w tekście alternatywnym. Chociaż lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie całej informacji normalnie w otwartym tekście i dodanie w tekście alternatywnym plakat takiego wydarzenia, żeby osoba niewidoma przynajmniej wiedziała, że ten plik jest z tym plakatem. I tyle. Zobaczmy dalej. Źródło Wikipedia. To myśmy, że to już było wszystko dostępne. Odpowiedz. Nagłówek poziomu 3. Odpowiedz nagłówek poziomu 3. Czyli tam był nagłówek poziomu 2, czyli wiemy już, że ta treść odpowiedź z nagłówkiem poziomu 3, czyli ona jest jakby hierarchicznie pod tym, kto to jest, tak? Bo kto to jest było napisane nagłówkiem poziomu 2, czyli wiem, że ta treść jest już jakoś hierarchicznie powiązana. No i rzeczywiście, bo ja tutaj mam wpisać odpowiedź, kto to jest na tym obrazku, tak? Jedziemy sobie do tego najprawdopodobniej formularza. Zobaczmy. Formularz odpowiedzi. Początek formularza. Formularz odpowiedzi, początek formularza. I co mamy dalej? Gwiazdka, pole wymagane. Gwiazdka, pole wymagane. Czyli z tekstem oficjalnie powiedziane, że te pola, które mają gwiazdkę, ale wyraźną gwiazdkę, bo to jest również dla osób widzących, jest informacja o to, że są to pola wymagane. Czyli już na wstępie mam powiedzieć, nie na końcu, tak jak było w poprzednim formularzu, tylko już na wstępie mam powiedziane, że z jednej strony owszem gwiazdką, czyli wizualnie są to pola oznaczone jako wymagane. Ale zobaczmy, przejdźmy do pierwszego pola. Tytuł obrazu gwiazdka. Pole tekstowe. Wymagane. Tytuł obrazu gwiazdka. Wymagane. Czyli ja również tam dodałem atrybut required w tym polu, bo to są nowe atrybuty dla HTML-a 5. I czytnik ekranu automatycznie odczytał, że jest to pole wymagane. Oprócz tego w opisie też dałem informację z gwiazdką, że dwutorowo tą informację przedstawiam. Na pewno nie kolorem czerwonym, tak? Na pewno nie przekazujemy informacji istotnej kolorem, a tym bardziej czerwonym. Zobaczmy dalej. Autor, pole tekstowe, koniec formularza. I tu jest poprawiona. Autor, pole tekstowe, koniec formularza. Tak? Czyli
ta etykieta, która była wcześniej, ją słyszeliście, ten autor, tak, rzeczywiście została prawidłowo teraz przypisana do tego formularza. Ja jestem w tej chwili w stanie powiedzieć, że ten formularz ma prawidłowo zrobione etykiety, wiem, że pole tytuł jest wymagane i że ja mam je uzupełnić, tak, ja muszę je uzupełnić, tak, również z poziomu czytnika ekranu, tak, także to jest prawidłowo w tym momencie zrobiony formularz, tak. Tutaj akurat pomijam to, że ten formularz akurat nie ma przycisku wyślij, ale tutaj głównie chodziło mi o skupienie się na tych dwóch polach edycyjnych. Zobaczmy dalej. Kalendarz, nagłówek poziomu 2. O, mamy ten osławiony kalendarz. Pamiętacie, że to była tabela, tak? I teraz zobaczmy, jak to jest na dobrej stronie mocy zrobione. Poniedziałek, wiersz 1, kolumna 1, początek tabeli, 5 wierszy, 7 kolumn. Okej, okay. Mamy podobnie. Kolumna 2, środa, kolumna 3, czwartek, kolumna 4, piątek, kolumna 5, sobota, kolumna 6, niedziela, kolumna 7, 1, niedziela, wiersz 1, 1, wtorek, poniedziałek, 1, kolumna 1. O, i słyszycie, że mamy wartość 1 i mamy odczytane, że poniedziałek. Wtorek, 2, kolumna, środa, 3, czwartek, 4, piątek, 5, sobota, 6, niedziela, 7, poniedziałek, 8, wtorek, 9, środa, 10, czwartek, 11, piątek, 12, sobota, 13, niedziela, 14, poniedziałek, 15. No i widzicie, to jest pełnowartościowy kalendarz. A jaka była modyfikacja? Jedynie tabela była identyczna, tak jak w poprzednim przypadku, tylko że pierwszy wiersz jest oznaczony jako TH, table header. I czytnik ekranu automatycznie wie, że to jest nagłówek tabeli i nagłówek kolumn, tak? I przy każdym przechodzeniu z komórki do komórki, jak ja sobie idę w ramach danego rzędu, to za każdym razem na początku jest sczytywany przez czytnik ekranu informacja o tym, jaki to jest tytuł kolumny, że poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. I dzięki temu, poruszając się po bardzo dużej tabeli, ja jestem w stanie to zidentyfikować, tak? Także to jest zrobiona tabela w sposób dostępny, właśnie z nagłówkiem. Dzięki temu wszystkie czytniki ekranu mają taką możliwość. Wtedy łatwiej po takiej tabeli, w tym przypadku tą tabelą jest kalendarz, jest łatwiej po tym nawigować. Przejdźmy sobie za tabelę teraz. Czwartek, piątek, 19, czwartek, 25, piątek, sobota, niedziela, 28, zapraszamy, niedziela, 28, wiersz 5, kolumna 7, koniec tabeli. Okej. Okay. Zapraszam na film. I teraz nagłówek poziomu 2. Zobaczmy jeszcze raz ten sam film. Dane w audiodeskrypcja. Z audiodeskrypcją. Do obejrzenia. Przycisk. Udostępnij. Otwórz. Przycisk. Otwórz. Mam nadzieję, że teraz nie będzie problemu. Źródło. Kanał YouTube. Otwórz. Przycisk. Zapraszam. Animacja lalką. Wideo. Białe na stuknie dwukrotnie, aby przełączyć elementy sterujące. Semafor, produkcja filmowa i Archangel S.A. w koprodukcji z RSI Radio Telewizjone Szwicera przedstawiają film Marka Skłodeckiego Danny Boy. Stłoczone, powykrzywiane kamienice różnych wysokości. Ich elewacje nakładają się na siebie. W centrum dwie wieże drapaczy chmur. Las ludzkich nóg idących po bruku. Ludzie bez głów mijają się. W tle ściany kamienic. Bezgłowy mężczyzna siedzi pod ścianą. Na szyi tabliczka z napisem blind. Przy nogach kapelusz. O nogi przewraca się kobieta. Wstaje, odchodzi. Przez otwartą szybę samochodu ręka kierowcy strzepuje popiół z cygara. Z banku wybiega mężczyzna z workiem. Wpada na samochód z kierowcą. Upuszcza worek. Wypadają monety. Jedna toczy się przed bezgłowym ślepcem. Rabuś strzela na oślep. Strzał podrzuca kapelusz ślepca. Przechodnie padają na bruk. Ślepiec na czworakach zbliża się do krawężnika. Bezgłowi gapie rozchodzą się. Za nimi stoi chłopak o czarnych, kręconych włosach. Rozgląda się. Przy pomniku bezgłowego dostojnika wózek z lodami. Bezgłowy sprzedawca nakłada gałki do wafelka. Odbiera go bezgłowa kobieta w sukience z głębokim dekoltem. Lody wrzuca na biust. Autobus. Wideo. Mężczyzna. Wideo. Autobus rusza. Wideo. Gotowe. Przycisk. No jak słyszycie, różnica chyba jest ogromna, prawda? To jest właśnie przykład, tak wygląda audiodeskrypcja. Tutaj akurat właśnie wytwórnia Semafor wyprodukowała te filmy, te, które udostępnia na swoim kanale YouTube.
W większości przypadków udostępnia właśnie w dwóch wersjach. W wersji z audiodeskrypcją i bez audiodeskrypcji. W tym przypadku no, jest to jedyny sposób, aby osoba niewidoma mogła się z tym w jakikolwiek sposób zapoznać. Także na tym przykładzie... Nagłówek poziom 2. Powrót do wpisu, jak to widzę. Źródło, kanał nie utrudnień wytwórni, jest semafor. I tutaj na tej stronie, dobrej stronie mocy, już to jest zrobione w ogóle dobrym kontrastem, to już tak na marginesie powiem wam. I mamy jakiś link potem. Powrót do wpisu, jak to widzę. Odwiedzony. Łączę. O, powrót do wpisu, jak to widzę. To już widzę, że to jest jakiś powrót, tylko powrót do konkretnego wpisu. Kliknę sobie w ten link. Lider dostępny. Jak to widzę? Słyszę? Czuję? Dostępność stron opartych na WordPressie dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce. I w ten sposób wróciłem sobie na stronę główną. Także pokazałem wam tutaj dwa przykłady tej samej treści przedstawione na dostępnej stronie, czyli tak zwanej złej stronie mocy, jak ją nazwałem, i dobrej stronie mocy, gdzie wszystkie te błędy zostały poprawione. To oczywiście jest taki naprawdę wyciąg z tego, jak najczęściej błędy są popełniane, tak? Ale macie dzięki temu po prostu takie praktyczne, case'owe porównanie, jak to wygląda. A dzięki tej prezentacji tutaj w tej chwili mieliście okazję unikatową zobaczyć w ogóle, jak to wygląda z perspektywy osoby niewidomej, która na co dzień korzysta z czytnika ekranu, tak? Także z tej strony takiej tutaj powiedzmy głównej treści mojej prezentacji to by było tyle. Natomiast zachęcam w tym momencie do jakichś zadawania pytań. Macie też unikatową szansę, żeby tutaj ewentualnie mi zadać jakieś pytanie, ewentualnie potem też mogę odpowiedzieć. Także zapraszam ewentualnie do jakichś pytań. Proszę się nie bać, ja nie gryzę. Ja chciałem się spytać o taką opinię, jaką uważa, w jakim stanie, że tak powiem, jest internet pod tym względem dostępności, na ile, jak dużo jest jeszcze do zrobienia, żeby wam się łatwo korzystało z internetu i z wielu zasobów. Powiem tak, jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia. Ale to z różnych względów, bo stron internetowych jest naprawdę mnóstwo. Też chyba potwierdzacie, że mówi się, że około 30% internetu, jak to się mówi, stoi na WordPressie. Ja w tym miejscu w ogóle chciałem was zachęcić do takiej rzeczy, tam właśnie też w tym wpisie, tak na marginesie. Podlinkowałem trzy zasoby w tym wpisie, na tym pierwszym wpisie na moim blogu, tam właśnie są podlinkowane. Warto zobaczyć, jest taka sekcja. Po pierwsze jest link do standardu WCAG 2.0 przetłumaczonego na język polski. Ja też miałem parę lat temu okazję częściowo tłumaczyć ten standard. Bardzo dużo ekspertów tutaj z Polski tłumaczyło ten standard na język polski. Już od kilku lat on jest dostępny. Drugi link, który pamiętam wkleiłem, to są zasoby dotyczące dostępnych motywów, a w szczególności tych, które w oficjalnym repozytorium WordPressa są właśnie, jak sobie wejdziecie, field, tutaj akurat jest bezpośredni link do tego, jest taka kategoria po angielsku Accessibility Ready, a na polski społeczność polska WordPressa przetłumaczyła to jako z myślą o dostępności. Dlaczego to nie jest Accessible, tylko Accessibility Ready? Dlatego, że to są motywy gotowe na dostępność, tak? To znaczy one spełniają standardy WCAG jako takie same w sobie, natomiast jeżeli skorzystamy z takiego powiedzmy motywu, no 2017 i większość tych standardowych motywów 2016, 2015 i poprzednie są robione zgodnie z zasadami WCAG, tak? Z zasadami z myślą o dostępności, ale to jest dlatego Accessibility Ready, a nie Accessible, ponieważ może się zdarzyć sytuacja taka, że ktoś ma dostępny motyw, a wrzuci tam na przykład obrazek bez tekstu alternatywnego. No to już nie można zwalać winy na ten motyw, tylko na tego autora, który tej treści nie wrzucił tam. Dlatego to się też nazywa Accessibility Ready. Teraz wracając do pana pytania, no to naprawdę jest mnóstwo, mnożą się te strony, cały czas gonimy, mogę powiedzieć, tak? Ja też jako audytor, głównie stron instytucji publicznych, bo tutaj te przepisy tego wymagają, być może jak wejdzie Europejski Akt o Dostępności, to również strony instytucji prywatnych będą musiały być dostosowane. Ja mogę powiedzieć, takim dobrym przykładem są strony banków, na których się nie wymusza tego, ale klienci, można powiedzieć, z niepełnosprawnością, którzy korzystają z banków, no chcą, żeby strony były dostępne. I wiele polskich banków, ja mam okazję współpracować też z wieloma polskimi bankami i pilnować tej dostępności. Natomiast bardzo ważnym takim aspektem jest to, że bardzo dużo w dostępności można zrobić, ale jak się potem tego nie przypilnuje,
To jest problem i znowu nam ucieka, tak? Jeden z dużych polskich banków nagradzanych za dostępność wiele, wiele lat dostawał nagrody i zarząd postanowił, że zmieniamy serwis transakcyjny i z dnia na dzień, powiedzieli niby, że było to testowane z osobami niewidomymi, ale okazało się w praktyce, że to była po prostu tak zwana bójda na resorach, tak? I się okazało, że z dnia na dzień osoby niewidome zostały pozbawione możliwości zalogowania się do tego banku, tak? I był problem, tak? I już bank się od tamtej wtopy, można powiedzieć, po młodzieżowemu, nie podniósł się do dziś, to znaczy wizerunkowo, tak? Oni zaczęli tam dłubać, ale już tego, bardzo trudno jest wejść na ten piedestał i stać się bardzo dostępnym bankiem, ale bardzo szybko można z niego spaść. Dlatego to jest takie duże niebezpieczeństwo. Wspólnie z różnymi organizacjami staramy się monitorować. Ja na przykład w tej chwili od roku prowadzę monitoring centralny ponad 50 instytucji. Wesoło nie jest, mogę powiedzieć. Są podstawowe błędy dostępności, ale zdarzają się nawet strony, które są, jakbym powiedział, przesadnie dostępne. To znaczy ktoś powpisywał tekst alternatywny i w Alcie, i w Title, i jeszcze próbuje go jeszcze w Aria Label wstawiać 3 razy, tak? I to jest naddostępność, bo czytnik ekranu w tym momencie przeczyta tą samą informację 3 razy i też mam problem, tak? A powinno być tylko w Alcie albo tylko w Aria Label. I jest z tym problem, tak? Także, powiem tak, jest bardzo dużo do zrobienia. Trochę boli to, że standard WCAG na tym poziomie podwójnego A, czyli ten poziom tak zwany rozszerzony, on jest wymagany rozporządzeniem, ale trzeba pamiętać o tym rozporządzeniu, mówi o tym, to jest rozporządzenie o krajowych ramach interoperacyjności i minimalnych wymagań, tak? Minimalne wymagania, czyli tutaj mamy mowę w rozporządzeniu o minimalnych wymaganiach i nawet to minimum nie jest spełnione, tak? A co dopiero myśleć gdzieś tam o potrójnym A. Są oczywiście ministerstwa i tak dalej, które starają się, czy samorządy, bo to wszystko zależy, jakie instytucje publiczne, ale również organizacje pozarządowe, które korzystają z pieniędzy publicznych, też jak pani doktor Mrochę powiedziała, one też muszą, ze względu na to, że korzystają z pieniędzy publicznych, muszą być dostosowane do standardu WCAG. Jest cały czas ten problem, także musimy tego pilnować i warto, ja to zawsze mówię też na wszystkich szkoleniach, dostępność jest procesem. To się musi dziać, bo jak ja przyjdę z audytem, zrobię audyt, ja ten audyt jest ważny tylko na ten dzień, kiedy ja go zrobię. Na drugi dzień, jeżeli przyjdzie redaktor i nie doda tekstu alternatywnego do nowego zdjęcia, audyt dla mnie idzie do kosza, jest nieważny, tak? Bo to jedno zdjęcie sprawia, że kryterium akurat w tym przypadku tam 1.1.1 WCAG jest niespełnione. Brak tekstu alternatywnego, koniec, kropka. I już strona jest, mogę powiedzieć, w całości nie spełnia standardu, a co za tym idzie? Rozporządzenie, tak? Zobaczymy, jak się to będzie oczywiście rozwijać dalej. Przypuszczam, że w CAG 2.1, który na razie wszedł jako specyfikacja, on też będzie musiał być przywołany w którejś z ustaw, tak? Teraz w ogóle Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad nową ustawą o dostępności. Zobaczymy, co z tego będzie. Minus jest stanu obecnego w tej chwili taki, że w rozporządzeniu są powiedziane, że są wytyczne, ale nie ma zapisanej sankcji. Na zasadzie nie mamy pana kapelusza i co mi zrobicie, tak? I bardzo często na szkoleniach się z tym spotykam, zadawane mi są właśnie pytania. A co mi grozi za to, że ja tego nie zrobię? Mówię, tu nie chodzi o to, czy coś panu albo pani grozi, panu urzędowi, tylko po prostu tak się powinno robić z informacją, żeby była ona przygotowywana w sposób dostępny, tak? W najnowszej ustawie najprawdopodobniej będą nawet kary finansowe, nawet w wysokości może i nawet kilkudziesięciu tysięcy albo wyżej, tak? Dla urzędu, dla urzędnika. Także metodą trochę bata trzeba robić, tak? Ale mam nadzieję, że tego typu wystąpienia, jak przed chwileczką pani doktor Mrochen i moje w tej chwili, u was zakorzenią zainteresowanie się tą dostępnością i powiem wam jeszcze jedną rzecz. Wy jako twórcy, programiści, webmasterzy, webdeveloperzy i tak dalej, mam wśród moich znajomych bardzo wiele osób, które są też na co dzień adminami, ale również programistami. I jak oni zaczynali się zajmować dostępnością, to im to dostosowanie, czyli myślenie, wdrażanie tej dostępności w kodzie z początku zajmowało około 20% więcej czasu więcej. Ktoś powiedział, sporo czasu więcej, 1/5 czasu więcej. Ale potem jak się tego już nauczyli, jak zaczynają projektować swoje projekty nowe od zera, tak? I już znają te zasady dostępności, znają WCAG na blachę, a znają, jak działają czytniki ekranu i tak dalej, to projektowanie i to dorabianie tych rzeczy zajmuje im raptem maksymalnie 3-4% więcej czasu. Także trzeba się po prostu tego nauczyć, a wam również polecam również z tego względu, bo to staje się również
obecnie na rynku deweloperów budowaniem przewagi konkurencyjnej, a w kontekście zamówień publicznych związanych z funduszami unijnymi oni będą na waszym portfolio patrzeć. Czy robiliście jakieś projekty dla administracji i czy były spełniały one standard WCAG 2.0, tak? To pomyślnie o tym również jako budowanie waszej przewagi kompetencyjnej, nie tylko, że robicie ładne strony, bo pewnie takie robicie, że funkcjonalne, że zgodne z UX-em, tak naprawdę UX jest bardzo blisko accessibility, to się w ogóle przenika tak naprawdę, tak? Ale również budować przewagę kompetencyjną i napisać sobie w CV, jeżeli robiliśmy, tak, robię strony zgodne z WCAG, tak? Znaczy oczywiście nie pisać tego bezpodstawnie, tak? Ale jeżeli mieliście okazję już taki serwis robić i chociaż jeden audyt waszego serwisu był robiony, warto powiedzieć, tak, robiłem stronę zgodną, została ona oceniona bardzo wysoko przez organizację certyfikującą czy tam robiącą audyt, proszę bardzo, tak? I to się staje po prostu też budowaniem, nie tylko, że to trzeba tak robić, bo robimy to po prostu dostępnym dla wszystkim, ale również możecie dzięki temu budować swoją przewagę również konkurencyjną na bazie dostępności. Dlaczego firma Apple, Google i tak dalej wprowadza do swoich produktów w standardzie czytniki ekranu? To nie jest już doinstalowywane, dokupywane, tak jak to było jeszcze parę lat temu. Dzisiaj to jest po prostu standard, tak? Urządzenia są robione zgodnie z filozofią uniwersalnego projektowania, czyli po prostu dla wszystkich. Także życzę wam, abyście po prostu tą dostępność po prostu w swoich projektach starali się wdrażać, tak? Czytali rozmaite zasoby. Ja mam nadzieję, że właśnie ze startem tego swojego teraz bloga będę chciał dużo takich case'ów podawać, przykładów z życia wziętych. Zachęcam też do komentowania, zachęcam również do zadawania pytań również przez komentarze. Do mnie można się też zgłosić, tam na stronie macie również kontakt. Mój do mnie mail to jest rotnicki@gmail.com. Jestem też na Facebooku jako Mikołaj Rotnicki, podobnie jak pani doktor Mrochen, możecie zadawać też do mnie pytania, się kontaktować, z chęcią odpowiem na wasze pytania. No i zapraszam do odwiedzin na moim serwisie Raport Dostępności a11y.report. Dziękuję serdecznie za uwagę.